Kolejny odcinek programu Znani Nieznani również w muzycznym klimacie. Dziś gościem specjalnym jest Kordian, czyli Wacław Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Mariola, witam. Witam serdecznie. Ciebie również witam i witam wszystkich oglądających. No to na początku może nam wytłumaczysz, skąd te zawirowania z pseudonimem? Dlaczego Kordian, a może jednak Wacław, bo wiele osób nie wie. Tak, Kordian i tak już zostanie do końca życia, jeden dzień dłużej. Jest to związana z tym historia. Rok 97, poznałem Kordiana, spodobał mi się jako muzyk wtedy. Ja jako tam 18-17-letni chłopak, już nie pamiętam dokładnie, po latach ten Kordian gdzieś tam w tej głowie tkwił i w 2012-13 roku postanowiłem przyjąć pseudonim Kordian, a wcześniej był zespół Antidotum. Czyli teraz coś dla osób, które słuchają trochę innych gatunków muzycznych i może nie do końca znają Twoją osobę. Powiedz mi, czy prawdą jest, że to jest ponad 10 lat na scenie muzycznej? Tak, tak, już ponad 10 lat. Tak naprawdę teraz przypada to dziesięciolecie, ale można powiedzieć, że to już będzie z 11 lat takich Kordiana. No wcześniej przez prawie też 10 lat zespół Antidotum. Zasłynąłeś z piosenki Dziewczyna z gór. Co to za utwór? Do czego nawiązuje? Bo tam też mnóstwo pięknych kobiet się przewija. Tak, no to jest utwór nawiązujący do tego właśnie folkloru tutaj tej ziemi sądeckiej, ale i tutaj zakopiańskiej, bo utwór teledysk był zrealizowany w większości, w 70% właśnie tam na Gubałówce, o Zakopanego. No tak, no to utwór o dziewczynie, o tej dziewczynie z gór, który teraz chyba, nie wiem, ale chyba 85 milionów, tyle, tak. Właśnie ponad 80 milionów, 85. To jest dużo. Bardzo zaskoczenie, dużo. Prawda? Bardzo dużo. To znaczy, tak, no dzisiaj to już jest takie dla mnie normalne, tworząc kolejne utwory, które mają też po paręnaście milionów i więcej. No ale Dziewczyna z gór jest tym utworem wiodącym, zawsze będzie. Czy ty czujesz się takim góralskim królem disco? Albo nawet takie folk polo? Jak ty to odczuwasz? Jestem sobą. Czy jestem królem? Tego nie wiem. Na pewno, jeśli miałbym być taki mniej skromny, to na pewno tak, bo tutaj z regionu Małopolski, z regionu tutaj tych gór, od Krynicy po Zakopane, no niestety, nikt nie stworzył utworu, który miałby tyle milionów. A już nie mówiąc, łącząc wszystkich moich utworów, gdzie jest w tym momencie chyba ponad 210 milionów. Powiedz mi, czy teraz muzyka stała się takim Twoim sposobem na życie? Nie, gdybym dzisiaj przestał grać, a na pewno nie przestanę, to będę budował to, co tutaj widzicie. Mogę na tym zarabiać, mogę zarabiać na obrazach, które maluję, więc pasji mam bardzo dużo, ale muzyka, dopóki będę miał tą możliwość głosu i dawania szczęścia ludziom poprzez śpiewanie, będę to robił, więc to kocham. To jest pasja połączona z pracą. No to zostawmy ten show biznes i te inne wydarzenia po boku. Gdzieś tam z tyłu za nami, jesteśmy u Ciebie. Tak. Tu jest Twoja prywatność, Twoja oaza spokoju. Tak. Ja lubię wszystko, co związane z drewnem. Lubię sobie czasem pomalisterkować w tym drewnie i tak dalej. Nawet ta trawa, którą tutaj widzicie, piękna, skoszona, to jest moja też praca. Kordian nie ma ludzi od tego, że mu tu przyjdą, coś zrobią. Ja sobie sam to robię. Wystarczy taki normalny dzień. No dzisiaj jestem tutaj dla Waszej dyspozycji, ale gdybyśmy nie byli umówieni, zrobilibyście mi taką niespodziankę choćby wczoraj, to by było widać, że tutaj ten Kordian pracuje. Często jest tak, jak tu przyjeżdżają fani, gdy nie mam okularów, gdy jestem ubrany zupełnie inaczej niż na scenie, ktoś pyta mnie, czy jest Kordian, ten tu właśnie z tego zdjęcia. No. Niestety mają Państwo z nim właśnie tutaj do czynienia i wtedy jest takie właśnie rozczarowanie. O, to my znamy tego Kordiana w okularach. Ale jak ja zakładam okulary, to już, o, tak, to pan przecież. Właśnie, czyli co, okulary charakteryzują w jakiś sposób? Jest to mój taki imidż sceniczny. Dzisiaj też, bo przed kamerami zawsze zakładam okulary, czy to zdjęcia, więc lubię, dobrze się czuję w okularach, chociaż bez okularów też się czuję świetnie, ale jak chodzi o kwestię medialną, zawsze te okulary mam. A więc tak, Mariola, teraz przenosimy się tutaj na dalszą część. To wszystko, co tutaj widzisz dookoła, czyli te wszystkie jakby pobudowane rzeczy, jest to moja praca, moje dzieło. Wszystko sam robiłeś ręcznie? Tak. No, w większości tak. Za plecami moimi
kiedyś, już parę dobrych lat temu, myślę, że z 15 lat temu, jak mniej więcej, zbudowałem ten stateczek. Jak go budowałem tutaj, pamiętam, to tutaj w Żeleźnikowej chodziły słuchy, że będzie jakiś potop. Kordian buduje arkę. O, taka historia, nie? No to jesteśmy w środku. Piękna karczma. Ale może zacznijmy od tej strony w ogóle. Od tej strony? No, stare pianino. Obrazy, pierwsze moje prace, to są takie, można powiedzieć, pierwsze, że pierwsze. Jeszcze nawet przed Kordianem, bo przecież Kordian 10 lat już ponad, ale przed tworzyłem pewne takie rzeczy związane właśnie i z rzeźbą, i z obrazem, i z malunkiem. No tutaj jest dużo też pamiątek. Są to pamiątki też po jakichś koncertach, choćby nawet tutaj, choćby nawet to, co tu jest z lewej strony, więc jest tego sporo. Jest to stara chałupa z lat 30. przeniesiona tutaj właśnie w to miejsce. Będzie już jakieś 20 ponad lat, jak to tutaj jakby zbudowałem na nowo. Pierwsza się spaliła, był tutaj pożar, no ale nie poddałem się i to wszystko na nowo odbudowałem, ale już nie z tego drewna, bo tamto niestety spłonęło, właśnie z tej nowej chałupy, którą przewiozłem z okolic Tylmanowej. Masz tu mnóstwo wspomnień i pomyśleć, że wszystko własnymi rękami zrobiłeś, to też jest duże wow, ale też duża satysfakcja, prawda? Tak, satysfakcja, jest to dla mnie przyjemność, że takie rzeczy są. Jak spojrzę na to miejsce, zawsze będę miał miłe z tym wspomnienia i jakąś taką właśnie pamięć, historię, że to zostało zrobione przeze mnie. A największą przyjemność mają ci fani, którzy tu przyjeżdżają i nawet gdy mnie nie ma, a w większości, no niestety weekendy, to przecież mnie tutaj nie ma, to jak sobie to oglądają, zwiedzają, bo to jest zawsze otwarte dla ludzi, ja jestem dla ludzi, oni są dla mnie, więc nie ma czegoś takiego, że ta brama tutaj wjazdu do Kordiana jest zamknięta, tym się wyróżniam, lubię kontakt z ludźmi, więc to przecież dla nich tworzę, nie dla siebie. Oczywiście z przyjemnością śpiewam i będę śpiewał, ale właśnie to jest tutaj, tym charakteryzuje się to miejsce i ta moja osoba, że jestem otwarty na tych ludzi, że to zawsze tutaj można wejść i zobaczyć, nie? Nie ma czegoś takiego. No i też nie ma czegoś takiego, że ktoś tu przyjeżdża, że jakieś tam opłaty czy wstępy. Nie, po prostu nie. Jeżeli są jakieś większe grupy, to wtedy tak umawia się indywidualnie z moją siostrą i jakby w weekend tutaj ktoś sobie to wynajmuje. Ale przeważnie jest to do takiego jakby zwiedzania. A jacy ludzie cię odwiedzają? Jacy mnie ludzie odwiedzają? Różni. Przede wszystkim są to moi fani. Ale i dużo ludzi przyjeżdża takich, którzy mniej znają tego Kordiana, ale chcą go poznać od tej strony tu, widzą, co się dzieje w internecie, że tutaj tyle osób się przewija i poznają mnie. A już najbardziej są zadowoleni wtedy, kiedy mnie spotkają na żywo. Nie? No. A też dzieci niepełnosprawne często tutaj często, gościsz właśnie. Co jest dopiero... Często, bo to się też wzięło stąd, że grywamy na tych różnych właśnie charytatywnych koncertach i też dużo też grup tutaj przyjeżdża, chociażby ostatnio też spora grupa, no dużo, naprawdę dużo, co widać w mediach, bo tam rzucam jakieś te relacje, więc tam najlepiej to widać, co się dzieje tutaj u mnie w taki normalny jakby dzień. No to powiedz mi, na scenie sam, a jak jest poza sceną, jak to życie prywatne, czy to ranczo pomaga ci też prowadzić jakaś kobieta? Jest ktoś taki ważny w twoim życiu? To nie ma, tutaj pomagają mi siostry, rodzice, no i ja tu jestem zawsze, no w tygodniu jestem, tak jak dzisiaj, ale czy ktoś jest taki z zewnątrz, żeby to pomagał? Nie. Nie ma nikogo takiego, na razie mi tak tutaj nie jest, żeby to prowadzić, nikt nie jest mi potrzebny, wystarczająco jest to, co jest. Nie mamy tutaj na tym, żeby ktoś właśnie nie myślał, że ktoś to widzi w internecie, że tu jest na tym jakiś biznes, a mógłby być. Nie, po prostu to jest taki dodatek do mojej tej kariery. No ale taki dodatek, taki kobieta też w swoim życiu pojawiła się na pewno nie jedna. Tak, tak. Powiedz mi, co z drugą połówką w tym momencie? Jaka ona by musiała być, jeśli jej nie ma? Czy właśnie gdzieś tam, jak to wygląda? Gdzieś tam jest. Ten temat często jest zadawany mi i tak dalej. Ja myślę, że to wszystko przyjdzie czas.
Gdyby ta kobieta, ta miłość była tutaj, no to ona by tutaj była ze mną, nie? Razem byśmy ten wywiad dawali. Inaczej bym sobie tego nie wyobrażał. Myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Nie ma. Czy ty masz duże wymagania? Czy mam duże wymagania? Wiesz co, w obecnych czasach kobiety, może te starsze, troszkę rangą, gdzieś tam roczniki 90., 80., pewnie są bardziej poukładane, nie zniszczone. Aczkolwiek dziewczyny, te takie teraźniejsze bardziej, to jednak jest taki właśnie troszkę wyczuwam to od już paru dobrych lat, że zmienia się to jakby właśnie... Taka mentalność, tak? No, tak. Podejście do życia? Właśnie tak właśnie zauważam, że kurczę, też może ta moja osoba, moja kariera, to, że po prostu jestem tą osobą znaną, no też jestem spostrzegany, też jakoś inaczej. Ludzie czy kobiety widzą we mnie kogoś takiego niedostępnego, no raczej z tym kordianem, to chyba tak nie można i tak dalej, porankować, wyjść, przecież to jest osoba znana, publiczna i tak dalej. No ale tak poza karierą, poza tym wszystkim, to ja jestem normalnym facetem. Niestety, tylko inteligentne, mądre osoby, kobiety, jeżeli będą chcieć, to wyczują, że przecież to jest normalny człowiek, tak jak i my, i można z nim tak samo porozmawiać, umówić się i tak dalej. No ale to, wiesz, to jest taka sfera, można by dużo tutaj mówić i tak dalej. Jestem normalny facet, prosty i poza oczywiście tą sceną i tak dalej, jestem normalnym, zwykłym mężczyzną. Nie wykorzystuję w żaden sposób swojej kariery, popularności do randkowania, do takich rzeczy. Czułbym się z tym okropnie przede wszystkim. No, ale i też sam fakt, no jeśli jest się osobą znaną, gdybym jakkolwiek, gdziekolwiek się pojawił, no to raczej jestem spostrzegany jako właśnie ten kordian, nie? No niestety, czasem to nie pomaga. A jak powinna wyglądać taka wybranka serca kordiana? Jakie cechy, albo nawet takie aspekty wizualne, jak powinna wyglądać? Bo mówisz, że jakby dzisiejszy świat się zmienił, no i zmieniło się też podejście do życia wśród wielu kobiet, bo nie możemy powiedzieć, że wśród wszystkich. Więc jakby to było w twoim przypadku? Na co ty zwracasz uwagę? Musi być, przede wszystkim musi mi się podobać. No niestety, no mam swój gust i kobiety, jeśli chodzi o ten punkt pierwszy wizualny, coś w sobie musi mieć, żeby przyciągnąć ten mój wzrok. A resztę, no to jej wnętrze, to wszystko. Nie? No musi to być osoba taka bliska jakby tutaj też chyba górom, bo lubiąca góry, lubiąca naturę, lubiąca muzykę, śpiew, taniec i umiejąca też, bo to można lubić, ale no ja nie wyobrażam sobie kobiety u mego boku, która by w ogóle nie miała tańczyć i nawet nie można by jej było nauczyć tańczyć, bo ja kocham taniec, no po prostu gdzie słyszę muzykę i tak dalej, to nie wyobrażam sobie, żeby nie zatańczyć, nie? Miałem okazję gdzieś tam tańczyć nieraz z dziewczynami, które niestety blokowały mnie. Nie czuły tego? Nie. Są takie kobiety. No, ciężko będzie, wiesz, żeby tak wszystko dopasować i tak dalej. Ja nie mam na to parcia, nie szukam jakoś. To po prostu, co ma być, to będzie. Tak jak w moim życiu dzieją się różne etapy tego mojego życia, tak samo i będzie etap kobiety, bo na pewno gdzieś tam podświadomie wiem i czuję, że będę miał żonę, będę miał dzieci. Przyjdzie na to czas, no zobaczymy. No. Mamy kolejne miejsce stworzone przez kordiana. Co to za miejsce? Bo widzę tutaj mnóstwo ławek, mnóstwo stolików. Czy tutaj jakieś takie ważne spotkania się odbywają? To jest taka zbudowana wiata. Stosunkowo bardzo niedawno, bo będzie drugi rok, jak to zbudowałem. Jest to dosyć sporych rozmiarów. Tutaj robione to było, budowane oczywiście przeze mnie, z pomocą też moich rodziców, sióstr. Bardziej pod kątem takich spotkań z fanami, ale już z taką szerszą grupą jakby fanów i też z pomysłem na to dziesięciolecie, które miało miejsce, ma miejsce w tym jakby okresie teraz. I to miało się odbyć tutaj, to 10 lat zespołu Kordian, ten benefis. Niestety odbyło się to w Warszawie.
ale myślę, że powtórkę na koniec wakacji chyba zrobimy jeszcze tutaj, więc to też z takim pomysłem było. Ale i też ten obiekt jest wynajmowany na różne właśnie jakieś małe przyjęcia, ale i też dla grup właśnie osób niepełnosprawnych, stąd też jest wjazd dla wózków inwalidzkich, o tym też pomyślałem. No, także tutaj tak z takim pomysłem to powstało. No i mamy oczy, czarne oczy. Jest ta słynna Łódź. Więc powiedz nam coś o niej, bo tutaj wiele się wydarzyło. Może ja śpiewająco opowiem. Jak najbardziej. czarne oczy, kasztanowe włosy. Zakochałem się w dziewczynie, co ma piękne oczy. Czarne oczy, czarne oczy, kasztanowe włosy. Zakochałem się w dziewczynie, co ma piękne oczy. Opa, hej! No i tak właśnie teraz, dosłownie parę dni temu, mija druga rocznica, od kiedy ta Łódź ujrzała światło dzienne i ponad tam chyba 20 milionów wyświetleń na tym utworze. Tak. Jest moc. Przywiozłem tą łódkę z jeziora Rożnowskiego od mojego przyjaciela Tomka Białkowskiego. Ta łódź, słuchajcie, stała sobie gdzieś tam zapomniana w ogóle i tak dalej. Ja zobaczyłem w niej potencjał. Taka piękna historia w ogóle. No, ona nie wyglądała tak, jak teraz wygląda. Wyglądała zupełnie inaczej. Nikt mi za nią nie dał 5 zł. A ja zobaczyłem w niej ten potencjał. Przywiozłem ją tutaj do domu, wymyłem, wyczyściłem, nadbudowałem ten daszek, to wszystko pomalowałem, nowe linki, wszystko. No i dzisiaj jest to obiekt zwiedzania przez moich fanów, no i też w internecie wystarczy wpisać czarne oczy. Korian, gdzie ty jeździsz tak wyposażoną ciężarówką? Powiedz mi, czy to jest takie miejsce, które jest dla ciebie idealne po trasie? To znaczy tak, w tym momencie ten samochód, ta naczepa, ten tir, on już stoi. Będzie już drugi rok jak stoi, ale jest na bieżąco gdzieś tutaj przepalany i tutaj po ranczo sobie gdzieś tam nim przejeżdżam. Niestety logistycznie, jak i z tą naczepą też za moim Dodge'em Ramem, niestety nie da się tym jeździć na koncerty. Jeżeli my gramy 5 koncertów, 5 plenerów w różnych częściach Polski, to się nie uda. Nie zdążylibyśmy na miejsce, ale ten samochód jest tutaj na rancho. Można go zwiedzić, można zobaczyć. Jest to wszystko wykonane przeze mnie, z pomocą mojej siostry. Jest to piękna, duża loża, jedna, druga, z drugiej strony. Tutaj jest barek, jest to klimatyzowane. Jest pięknie wszystko oświetlone, teraz akurat są wyłączone lampy, ale pięknie to wszystko wygląda. I jest to oryginalne. Tir kojarzy się, naczepa, z przewozem towarów, materiałów, owoców i innych rzeczy. A tutaj można powiedzieć taki mini hotelik, elegancki lokal. Skąd w ogóle pomysł na takie wyposażenie w środka? Skąd pomysł? Z głowy, z wyobraźni. Tak sobie to widziałem, tak to chciałem zrobić i tak zrobiłem. A z zewnątrz, bo też coś widziałem. Tak, z zewnątrz jest oczywiście wszystko wyrysowane, wymalowane, oklejone, okraszone zdjęciami właśnie z moich jakichś tam teledysków, a tak naprawdę w większości to z tej dziewczyny z góry, od której to się wszystko zaczęło. Stylizowane na lata 20-30, drewniane koła, tak to kiedyś samochody powstawały, tak też wyglądały. Jest to elektrynka, ona cała faktycznie z drewna, z czterema akumulatorami żelowymi, które napędzają ten samochód. Za moimi plecami jest napęd do paralotni, kiedyś troszkę latałem, dawna historia. To jest komar. Troszkę przerobiony na takiego właśnie trójkołowego. Tu jest maluszek. O, to jest fajny samochód, bo ten samochód też ma fajną historię. Jest zrobiony cały przeze mnie, wykonany. Jest cały z drewna również w większości. To jest karoca, którą zrobiłem dla mojej siostry na jej ślub.
Było to już no, 20 lat temu. Drodzy widzowie, Kordian stworzył tu niesamowity klimat. A teraz zapytam, skąd pomysł na to miejsce? Bo tutaj powiedziałeś, że wcześniej była ziemia. Tak, tutaj była taka duża szkarpa, którą na początku, żeby zbudować ten zamek, całą jakby rozkopałem, rozburzyłem i ta ziemia poszła jakby tam w górę. Mam takie właśnie pociągi do czegoś, co ma historię, co ma swój klimat. Nowoczesność niestety mnie często przeraża, a coś, co było kiedyś, właśnie w tych latach takich właśnie, kiedy były zamki, kiedy były właśnie te wszystkie komnaty i te inne rzeczy, to mi się podobało i to lubię. Wszystko lubię, co ma ducha, co ma jakąś tą historię. I ja tego ducha tutaj swojego włożyłem, wybudowałem to i tak to właśnie wszystko wygląda. Tu stworzyłeś to miejsce i tutaj też z pewnych źródeł wiem, że komponujesz. Co tutaj powstało? Jaki utwór? Taki pierwszy. Pierwszy. To znaczy taki, który ma najwięcej odsłon, to Czarne Oczy. Dziewczyna z gór powstała nie w studio, tylko w moim domu, w kuchni. Także tutaj powstają różne te utwory moje. W większości właśnie tu, chociaż też nagrywałem nieraz wokale w różnych innych też miejscach, choćby nawet jak NS Studio, pozdrawiam Piotrka, czy choćby nawet też w ostatnim czasie coś tam właśnie nagrywałem też u Bartosza Bochańskiego, ale jednak wszystkie te hitowe rzeczy powstają właśnie tu. I to jest też takim przykładem, że i też za tym ciosem jakby idę. Nie szukam jakichś wielkich studiów nagrań w Warszawie czy gdzieś tam, bo tak naprawdę one, kiedyś też nagrywałem, nie dały mi tych odsłon, co dały mi właśnie odsłony, hity, które powstają właśnie przeważnie na tym instrumencie. To jest takie twoje miejsce, taka oaza spokoju, tutaj się wyciszasz przeważnie? Tak, tutaj zamykam sobie drzwi, jest wygłuszone wszystko i jest przyjemnie i tutaj sobie lubię tworzyć. A jak z innymi muzykami zapraszasz tutaj takie osoby? Tak, czasem tak. Aczkolwiek przeważnie jest tak, że rzeczy, które ja stworzyłem tutaj sam, potem to przekładamy już na koncerty, wtedy już gramy to wszystko na żywo, na koncertach i tak dalej. No dobrze, muzycy z tym nie mają problemu, żeby przyjeżdżać, robić próby i tak dalej. Gram z profesjonalnymi muzykami, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście Krzysia Pająka, pozdrawiam Grzegorza Krawczyka, pozdrawiam oczywiście Andrzeja Gabrowskiego, pozdrawiam teraz nowego gitarzystę Mariusza, moje dziewczyny Sandrę i Marysię. Także z fajnymi muzykami współpracuję i bardzo się z tego cieszę. Jak można nawiązać z tobą współpracę? Czy ty jesteś otwarty na tego typu sprawy, czy raczej wolisz sam ze sobą i tworzyć jakby swoje rzeczy? Pytasz o duety? Tak. No duet to raczej rzadkość, chociaż teraz ostatnio z Mateuszem Mijalem, ale to zgodziłem się, bo akurat go lubię. A mam jeszcze duet też z Patrycją Runo. Żyje dziś dla ciebie piękna kompozycja, no to się zgodziłem, ale myślę, że nie jestem za bardzo chętny do takich duetów, ale i propozycji, a dostaję ich sporo, do tego, żeby tworzyć jakiś kolejny utwór, ale niestety nie z moją linią melodyczną i nie z moim tekstem, tylko żeby coś kupować. Niestety nie. Nie kupuję. Mam głowę pełną pomysłów, więc 95% moich utworów to są moje utwory. I z tego się bardzo cieszę. Jestem autorem swoich tekstów. A jak wyglądały te początki? Bo ty zaczynałeś od takich pojedynczych wesel, od takich mniejszych występów, tak? Przynajmniej udało mi się zobaczyć w mediach społecznościowych. Każdy muzyk, artysta
przez 10 lat przed Kordianem był zespół właśnie Tnanti. Dotąd to była muzyka taka właśnie pobrokowa. I taką też nutę gdzieś tam czasem właśnie troszkę przemycam na koncertach. Wystarczy przyjechać na mój koncert i poczuć ten klimat kordianowy. Jest oczywiście ten folk, ale jednak jest ta nuta też taka pop-rockowa też. Te piosenki są o miłości, o górach często, o życiu też. Powiedz mi, co ty chcesz przekazać przez nie wszystkim twoim widzom przeważnie? Co przekazać? No jak piszę utwór, no to piszę go właśnie tak od serducha, nie? I potem, jeżeli on się staje hitem, no to wiele osób go potem przypisuje do siebie, do swoich życiowych jakichś tam historii. A każdy utwór mój ma jakąś historię związaną, jak został napisany. W większości piszę utwory z wyobraźni, nie piszę jej docelowo do jakiejś kobiety, chociaż mam jakieś utwory, które były napisane dla jakichś kobiet, no ale to te kobiety dają mi natchnienie, potem to coś się kończy, ale muzyka zostaje. To jest mnóstwo instrumentów muzycznych. A czy ty pamiętasz swój pierwszy instrument? Jaki on był, jak wyglądał? Organy, później były saksofony. Ja mam dużo saksofonów, mam chyba 5 w swojej kolekcji. Ale jednak klawisze moje. Pierwsze organy to były chyba jakiś tam Sonic, Technics, nie pamiętam. To było bardzo dawno temu. Ale potem była era Yamahy i też na instrumencie Yamaha PZR-1500 stworzyłem dziewczynę z gór. Na instrumencie, który miał wartość swoją tak niewielką i tak dalej, a potrafił przynieść taki sukces. Czyli jednak słabość do organów przede wszystkim. No tak, instrumenty klawiszowe, tak, organy. Ja bardzo lubię organy, to nawet mamy. A czy jesteś w stanie nam tutaj coś zagrać i zaśpiewać, jak już jesteśmy w takim klimacie, jak już coś tutaj spróbowałeś? Tam na szczycie, za górami, gdzie strumienie są urwiste, szła dziewczyna z jagodami, jej warkocze są srebrzyste. Ej dziewczyno, czy ty widzisz, wypatruje cię kochana. Krew góralska w tobie płynie, tyś mi chyba jest pisana. Ta dziewczyna jest szalona, lecz z góralki dobra żona. Tańczy dla mnie w stogu siana, od wieczora aż do rana. Chodzę za nią jak szalony, szukaj chłopie takie żony. Hej, 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 pod Tatrami szukaj. Ja wiem, że ty masz też korzenie muzyczne, bo tutaj dziadek miał coś wspólnego z muzyką, też tata. Moje siostry są bardzo muzykalne. Właśnie, mógłbyś nam coś opowiedzieć, rozwinąć ten temat? No, siostra też grała na klawiszach, moja siostra Beata najmłodsza, prowadziła przez wiele lat chór w kościele i pięknie śpiewa, pięknie gra na organach. Jej syn, Miłoszek, poszedł w ślady, myślę, że bardzo moje i oczywiście mojej siostry również. No, jest bardzo zdolnym i będzie świetnym muzykiem i myślę pianistą. On ma teraz 5 lat, a naprawdę wymiata lepiej ode mnie. Więc geny są. Tak, tato mojej mamy, dziadek grał na akordeonie. Pamiętam tamte okresy, jak właśnie przyjeżdżał z tym akordeonem. Mój tata też troszkę na akordeonie. Tata znów dobrze tańczy, znaczy my wszyscy świetnie tańczymy. Co było też widać po moim tacie ostatnio na koncercie. Ten film, który wrzuciłem z moim tatą, ma już 1 000 000 odsłon, parę dni. Jak mój tata tańczy na jednym z koncertów moich tutaj koło Limanowej. Można sobie zobaczyć, wszystko jest dostępne. Także no muzyka. Kochamy muzykę, lubimy muzykę. Nie wyobrażam sobie, wracając do tematu kobiet, kobiety, która nie czuje w ogóle tańca, muzyki, albo na przykład słucha zupełnie innej muzyki. A muzyka taka folkowa, muzyka disco jest B, bo teraz takie są czasy. Przewyższa to muzyka jakaś właśnie taka, nie wiadomo jak to okrzyć ten rodzaj. I właśnie ten, ale całe piękno jest w muzyce, która przede wszystkim ma przekaz i ma melodię i ma to coś w sobie. I niestety wydaje mi się, że wiele osób teraźniejszych
chyba nie umie do końca właśnie też skupić się na tej właśnie muzyce, na tym takim... W każdym dźwięku, we wszystkim jest coś, coś pięknego. Ja lubię muzykę od muzyki właśnie takiej muzyki folkowej, muzyki takiej właśnie dyskotekowej, po muzykę naprawdę taką bardzo, bardzo właśnie klasyczną, ambitną i też mocno, mocno rock'n'rollową, rockową. Kocham muzykę, każdą jedną, jakakolwiek jest. I nie wstydzę się muzyki, jak to ktoś się może wstydzić, że gra taką muzykę czy taką. Nie, nie. Czyli takie pierwsze występy też były przed rodziną? Jak to wyglądało? Pamiętasz? Tak, ja tutaj śpiewałem. W domu? Jako młody chłopak, tak, tak, tak. No i też moje występy publiczne, to już taki rok 96-97, moje pierwsze jakieś takie publiczne występy. Później szkoła muzyczna, potem saksofony, potem nadal tamte organy i tak dalej. Wokalnie praktycznie nie miałem jakichś większych szkoleń, praktycznie w ogóle. Dzięki Panie Boże za ten talent, który mam, za to, że potrafię śpiewać po góralsku, folkowo, popowo, rockowo. I to albo się ma, albo się tego nie ma. Ludzie mogą się uczyć śpiewu, chodzić na jakieś lekcje i tak dalej. Tak naprawdę nic to wiele nie pomoże. Albo ktoś ma talent, z tym się rodzi i niech dziękuję za to Bogu, albo tego nie ma i nie ma co próbować kogoś naśladować. Można oczywiście kogoś pięknie naśladować i tak dalej, na poczet jakiegoś tam nagrania, jakiegoś znanego artystę, ale najważniejsze jest, by w muzyce, by w tym życiu artystycznym być sobą, mieć tą duszę taką, żeby to było prawdziwe, a ludzie to widzą, wyczuwają. A propos tej prawdziwości, ja słyszałam też, że spotkałeś się z takimi momentami, gdzie ludzie chcieli być tak jak ty i w jakiś sposób cię kopiowali. Jak ty to odbierasz? Jak się właśnie odnosisz do takiej sytuacji? Kopiują i będą kopiować. Tak, bo ja stworzyłem tutaj ten nurt takiego właśnie połączenia folku z muzyką dyskotekową. Przede wszystkim i stroje i tutaj wiele takich zespołów. Pamiętam parę dobrych lat temu, jak ja tu zapoczątkowałem to wszystko, bo przecież to jest ja tak naprawdę tutaj, tej dziewczyny z gór to się zaczęło. Nie było wtedy jeszcze YouTube tak rozkulane, jak to teraz wszystko wygląda i tak dalej. To były początki, to było ponad 11-12 lat temu. No teraz to już wszystko już zupełnie inaczej wygląda. A czy mi to przeszkadza? Nie, nie. Cieszę się. Kopiuję, nie kopiuję, ale nigdy kopia nie dorówna oryginałowi, więc oryginał zawsze będzie pierwszy, kornia zawsze będzie ten jeden pierwszy. Myślę, że w życiu każdy z nas spotkał się w pewnym sensie z jakąś krytyką. Czy ty się z nią spotkałeś na początku swojej kariery muzycznej lub teraz w jakimś stopniu odczułeś takie sytuacje? Na samym początku, te 10 lat temu, gdzieś tam jakieś różne krytyki, gdzieś tam było coś i tak dalej. Miałem taki moment, ale bardzo krótki, że tak sobie myślałem, nie, że to wszystko w tym kierunku, co idę i tak dalej, nie, to ma też swoje plusy i minusy. Dzisiaj im więcej krytyki, jak o kimś mówią, to znaczy, że jest kimś ważnym. Więc niestety w moim przypadku wystarczy wejść na Facebooka, tam są miliony, tysiące komentarzy, odsłon, pozytywnych wiadomości od moich fanów, którzy mnie kochają, którzy mnie lubią. Mam szerokie grono dzieci wokół siebie, które przychodzi na moje koncerty, to są rodziny i pokolenia. Niestety nie mam takiego targetu od 14 do 17, który jest tym takim targetem tej młodzieży, dziwnej młodzieży dorastającej teraz i tych takich klimatów. Ich tak aż bardzo dużo nie mam, ale mam ludzi prawdziwych. Dzieci są szczere, mam ludzi, mam osoby niepełnosprawne, których bardzo szanuję i odwiedzam. Oni są prawdziwi, oni są szczerzy, starsi ludzie, mam całe grono starszych osób, tych fanów moich takich i tak dalej. Oni nie są okraszeni telefonami, nie wiadomo czym, nowoczesnością i tak dalej. Oni wiedzą, jaka muzyka jest fajna, co jest piękne i tak dalej. Więc tak bardzo się cieszę, że mam takie grono właśnie odbiorców, takich prawdziwych, szczerych ludzi. A gdzie ludzie cię mogą najczęściej spotkać i w jakich godzinach? Choćby nawiązując do tego miejsca, w którym się znajdujemy. No, rancho, tutaj od poniedziałku przeważnie do czwartku Kordiana tutaj spotkacie. Tak, od poniedziałku do czwartku. Ale piątki, soboty, niedzielę tutaj raczej mnie nikt nie znajdzie. Możecie mnie tylko wreszcie spotkać na koncertach.
to mamy to piękne rancho, ale zanim poprosimy o wypowiedź tatę Kordiana, jeszcze chciałabym poruszyć ten wątek teledyskowy. Tak, to tutaj też między innymi w tym miejscu, czyli tutaj na tej jakby części, kręcone były też różne właśnie zdjęcia do różnych moich klipów. Więc co, wykorzystuję miejsce, gdzie mieszkam, czyli ten region, z którego się wywodzę, tutaj Sądecczyzna, i wykorzystuję teren, na którym mieszkam. No nie ma nic piękniejszego, jak kręcić to, gdzie się mieszka i pokazywać to, nie? No i tak naprawdę Żeleźnikowa, bo ta miejscowość tak się nazywa, tutaj na obrzeżach Nowego Sącza, bo do Nowego Sącza mamy 5 kilometrów tak naprawdę, bardzo blisko do miasta, ale już jesteśmy w pięknej miejscowości i cieszę się, że tutaj nie jest to objęte jakimiś prawami miejskimi, są to obrzeża, jest to wieś i kocham wieś i nie ma nic piękniejszego jak natura. Kiedyś tak było, tak pamiętam jeszcze dawniej, nie? O, jak ktoś był ze wsi, to był B i tak dalej. A teraz tak sobie myślę w przeciągu tych lat, jaka jest przyjemność, z całym szacunkiem, mieszkać w bloku, gdzie 35 stopni wali z nieba, a tutaj mam wszystko. Mogę wejść sobie do lasu, mogę zmoczyć sobie nogi w strumyku, mam swój drewniany dom, który ma prawdziwy chłód latem, i tak dalej, więc piękna jest wieś i kto tylko ma możliwość, to budować domy na wsi i właśnie rozsławiać to, że można mieszkać w pięknym miejscu i równocześnie bytować z tą przyrodą. No niestety nie każdy ma taką możliwość, ja taką możliwość mam i stąd też powstają te piękne piosenki, bo właśnie natura daje mi też to natchnienie. Panie Janie, takie moje pierwsze pytanie, jak to jest mieć tak uzdolnionego muzycznie syna w domu? No od małego już zaczął śpiewać i to go pociągało, także troszkę w polu mi tam pomagał, ale więcej w studio, więcej muzyka go cieszyła, także że, no jestem dumny z niego. No, troszkę gorzej jest na mnie, bo dlatego, że mniej mi pomaga teraz, no, bo więcej jeździ na koncerty, na tego, no, ale jakoś dajemy sobie radę. No. No i właśnie ma pan piękne, bogate rancho, bogate w zwierzęta, bo to mam głównie na myśli. Ile tych zwierząt u pana się znajduje? No jest, koni jest około 20 wszystkich, baranów też, osiołek, jeszcze będzie młody, bo też, i krówki, także zwierząt nie brakuje. U mnie można oglądać, jak ktoś jedzie, to się zadziwia, bo ludzie lubią zwierzaki, bo teraz coraz to mniej i podziwiają to, no. Ale to wszystko wymaga troszkę roboty, no, bo trzeba i nakarmić i popoić po tego, także trochę roboty jest przy tym. Ale ja jestem, cieszę się z tego, bo dlatego, że jak ludzie przyjeżdżają, to się cieszą i dzieciaki czy zdjęcia sobie robią, także... Że czyli warto. Warto, no warto. No. A tym bardziej teraz więcej przyjeżdża jeszcze do Kordiana, fanów. No, no to rancho słynie z budynków, ale i ze zwierząt też, no. Bo dlatego, że tak to powinno być. No. Na wsi to powinny być zwierzęta, powinno się chować, konie, krowy, bo i krowy są, i cielaki, wszystko. No. Ale pan też ma coś wspólnego lub miał coś wspólnego z muzyką, bo te korzenie muzyczne dobrze wzięło się z rodziny tutaj od Kordiana. Ja powiem szczerze, troszkę drużbowałem od młodych lat, także melodię troszkę znam, no i śpiewanie i to także, że to jakoś troszkę tam może i Kordian po mnie to jakoś chwycił, ale mnie już to przeszło. A on robi karierę na tym, bo lubi to. No. No tak jak na przykład pan tutaj te zwierzęta lubi, bo to też panu widać, taka pasja. Tak, ja lubię zwierzaki i dlatego, że no chowam no od małego i jestem z gospodarstwa, jestem nauczony i to wymaga roboty, ale to i poświęcenia, ale to cieszy, no bo jak ktoś przyjeżdża, to sobie fajnie ogląda i ale to wszystko już... To, powiem szczerze, troszkę lat mam, ale jeszcze mnie to cieszy, że się chowa to. No. No. No to my jakby kwestie zwierząt zostawimy fanom oraz gościom odwiedzającym to miejsce. A teraz sprawdzimy dom. No i kwestie mamy. Zobaczymy, co robi, bo też wiem, że jest obecna i będzie nam towarzyszyć w dalszej części nagrań.
Po rozmowie z tatą przyszedł czas na mamę. Chciałabym panią zapytać teraz, jest pani dumna z syna, tak uzdolnionego syna, który osiągnął tak dużą popularność? Bardzo jestem dumna z syna właśnie, że coraz wyżej się pnie, osiąga sukcesy. Pani cieszę wspiera. Się bardzo, tak, cieszę się z tego. A jak pani sobie radzi z takim odzewem tutaj osób, bo jest mnóstwo tych gości na ranczu? No przyjeżdża bardzo do nas dużo osób. No cieszymy się z tego też, odwiedzają go. No i razem jakoś jesteśmy dumni z tego. Tu jest więcej kobiet niż pani, prawda? Czy panie też mu pomagają, jeżeli chodzi o kwestie stylizowania się lub ewentualnie fryzur, czy... No to już tak, moja córka jest fryzjerką, no i ona tam dba już o jego wizerunek, Bożenka. Ale od pani ma pełne wsparcie takie choćby duchowe. Przy okazji no tak, pomocy. Oczywiście, no. I kulinarne, i bo gotuje. A co Korian lubi najbardziej? Korian, no to tak, schabowego i to jeszcze z kością, ziemniaczki, surówka, selera. Czyli nie jest wybredny pod kątem jedzenia? No nie jest, ale to lubi. Bardzo. Tradycyjne swoje jedzenie. Tak, 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 tak. Spędziliśmy z tobą mnóstwo czasu, ale też uzyskaliśmy wiele informacji. To był miły czas, ale chciałabym zapytać, jak twoje odczucia względem nagrań? A propos tego czasu, gdybym chciał opowiadać tak naprawdę o wszystkim ze szczegółami, to brakłoby tygodnia, a może i miesiąca, bo Korian to jest bardzo bogata i treściwa osobowość i dużo by tutaj różnych rzeczy pięknych opowiadać, pięknych historii związanych ze mną, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. Bardzo się cieszę, że byliście tutaj dzisiaj ze swoimi kamerami, że mogliśmy się ponownie zobaczyć i mogłem chociaż pokrótce opowiedzieć wam trochę tutaj o tym moim życiu i jak to wygląda od środka. To ja mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia niebawem. Wszystkich oczywiście oglądających serdecznie pozdrawiam. Życząc miłego odbioru i zapraszam tutaj w moje skromne progi. A gdzie? Do oczywiście Żeleźnikowej Wielkiej, na ulicę jedyną taką w Polsce, sławną 38, tutaj na obrzeżach właśnie Nowego Sącza. Czyli nawet ulica zobowiązuje. Tak. Miała być Kordiana, niestety nie przyznali mi ulicy Kordiana, bo powiedzieli, że pośmiertnie tak. Nie zostanie sławna. Ale dali oczywiście mi ulicę Sławną, no i każdy tutaj, kto przyjeżdża, to na tym znaczku ulica Sławna robi sobie zdjęcia, że tutaj był. Dziękujemy ci jeszcze raz. Dziękuję i pozdrawiam.